Dzień dobry. Proszę Państwa, zaczynamy nasze spotkanie. No, rozpoczęliśmy w takiej atmosferze trochę wspomnieniowej, trochę luźnej. To były filmy z ostatni był z obozu integracyjnego i w ogóle filmy, które są kręcone zwykle przez nasze samorządy, no, o takim życiu szkolnym od strony uczniowskiej. Na dzisiejszym spotkaniu, na którym myślę, że jesteście wy młodzieży i jesteście Państwo rodzice naszych przyszłych uczniów, na tym dzisiejszym spotkaniu chcielibyśmy Wam opowiedzieć oczywiście o wszystkich aspektach życia w naszej szkole, pracy w naszej szkole, nauki w naszej szkole. Siłą rzeczy będą też akcenty oczywiście dużo poważniejsze, czyli no będziemy po prostu mówić o programie dydaktycznym, o tym, czego i jak uczymy. Ze mną dzisiaj są nauczyciele, być może nawet wychowawcy klas przyszłych pierwszych. Nie obiecuję, że te dokładnie osoby będą Waszymi wychowawcami w przyszłym roku, bo niestety sytuacja jest bardzo dynamiczna i jeszcze się wiele może zmienić. Natomiast są to osoby, które bardzo dużo i wiedzą, mają dużo doświadczenia w pracy w tych właśnie profilach klas, o których będą opowiadać i dlatego Wam te profile klas zaprezentują. I plan na dzisiejsze spotkanie jest taki. Ja jeszcze powiem kilka słów takich ogólnych o szkole, natomiast będę się starała raczej krótko, a następnie będziemy prezentować poszczególne klasy. I tak o klasie wstępnej, o tak zwanej zerówce, opowie pan Ricardo Zarco Maldonado razem ze swoimi uczennicami Julią i Polą. I potem pociągniemy ten wątek dwujęzyczności hiszpańskiej. I pan Xavier Vázquez Casanova ze swoimi uczennicami Zofią i Marią opowiedzą o klasie pierwszej J. Na czacie, który działa, możecie Państwo zadawać pytania i w momencie, kiedy nauczyciele i uczniowie opowiedzą o swoich klasach, będą przechodzić na czat i będą próbować na wasze i na Państwa pytania tam odpowiadać. Po tej części poświęconej sekcji hiszpańskiej o kolejnej naszej mocnej stronie, czyli o sporcie, sekcjach sportowych i o tym, jak prowadzimy WF, opowie przewodniczący tego zespołu przedmiotowego, pan Maciej Kołodziejczyk. I potem przejdziemy do kolejnych klas, klasy matematyczno-geograficznej, o której opowie pani Sylwia Krasnowska ze swoimi uczennicami Natalią i Zuzanną. I drugą klasą w tym bloku będzie klasa biologiczno-chemiczna, o której powie pan Łukasz Łach znowu ze swoimi uczennicami Małgorzatą i Zuzanną. Po tych dwóch klasach przyjdzie pora na zmianę lekką tematu, ponieważ zaprezentuje się nam nasz samorząd szkolny, a przedtem jeszcze o opiece nad uczniami w naszej szkole opowiedzą nasi pedagodzy, pani Dorota Waś i pan Tomasz Kaczorowski. I wtedy zostaną nam do zaprezentowania dwie ostatnie klasy, które otwieramy w tym roku. Klasa plastyczna i klasa humanistyczna. O klasie plastycznej opowie pani Katarzyna Zielska, również z uczennicami Felicją i Weroniką, a o klasie z rozszerzonym polskim i wiedzą o społeczeństwie pani Monika Tlaga-Wrona, do której dołączą Zofia i Maria. Proszę Państwa, taki umknął mi może drobny element, jak przedstawienie się, bo może nie wszyscy Państwo wiecie, ale jestem dyrektorem tej szkoły, nazywam się Anita Omelańczuk. Pracuję tutaj już bardzo wiele lat i od tych bardzo wielu lat uczę języka angielskiego. I właśnie dlatego, że ten temat językowy jest bliski mojemu sercu, to powiem parę słów o nauce języków w naszej szkole, bo to jest nie tylko hiszpański, ale również angielski. I od razu powiem, że uczymy tylko tych dwóch języków, czyli we wszystkich klasach nie ma wyboru języków, po prostu mamy lekcje angielskiego i hiszpańskiego, natomiast ta nauka jest w różnym wymiarze godzin.
Oczywiście najwięcej godzin hiszpańskiego jest w klasach dwujęzycznych, natomiast najmniej, jeżeli chodzi o hiszpański, jest w klasie plastycznej, która ma bardzo bogaty program zarówno zajęć praktycznych, jak i przedmiotów rozszerzonych i tam po prostu na ten hiszpański nie starcza czasu. Tam przez 4 lata nauki co roku są 2 godziny hiszpańskiego, natomiast w klasie drugiej i trzeciej, być może też w czwartej się to uda, będą też jednogodzinne zajęcia z języka hiszpańskiego w sztuce i to są takie zajęcia uzupełniające, które powiększają liczbę godzin tygodniowo lekcji hiszpańskiego z 2 do 3. I tyle udało nam się w tej materii zrobić. Klasy, które pozostałe klasy, to znaczy klasa MatGeo, Biolchem i humanistyczna i przepraszam jeszcze pierwsza dwujęzyczna, pierwsza J, mają angielski, bo teraz przechodzę do tematu języka, znaczy przepraszam, mają cały czas hiszpański w wymiarze 3 godzin w pierwszej i czwartej klasie, a w drugiej i trzeciej po 4 i ten język jest tam nauczany w grupach międzyklasowych. Mówię o tym dlatego, że staramy się wyjść naprzeciw tym uczniom, którzy już uczyli się języka hiszpańskiego. Ta grupa rośnie, coraz więcej z Was interesuje się hiszpańskim, chce się uczyć hiszpańskiego i przychodzicie już na pewnym poziomie. Staramy się dla Was tworzyć takie grupy, żebyście nie musieli zaczynać tej nauki od początku. I to tyle może, jeżeli chodzi o hiszpański, bo tutaj panowie opowiedzą zdecydowanie więcej, mówiąc o sekcji dwujęzycznej. Natomiast jeszcze słowo o angielskim. Angielskiego wszystkie klasy, oprócz klasy wstępnej, w której ministerialna siatka godzin nie przewiduje angielskiego, wszystkie klasy pierwsze uczą się angielskiego w wymiarze 3 godzin w tygodniu. I do tej pory zawsze realizowaliśmy te zajęcia w grupach międzyklasowych, aczkolwiek trzeba przyznać, że przyglądamy się tej sprawie, ponieważ Wasz poziom bardzo się wyrównuje i przez ostatnie lata bardzo wzrósł, więc nie potrzeba już tak dużego zróżnicowania poziomów jak do tej pory. No jeszcze pewne różnice jednak są, więc pewnie ten system międzyklasowy cały czas, tak jak zapowiadamy na naszej stronie internetowej, będzie jeszcze przynajmniej dla Was utrzymany. I jeżeli właśnie wspomniałam już tę stronę internetową, to powiem może jeszcze tytułem wstępu, że bardzo wiele informacji o naszej szkole można właśnie z tej strony wyczytać. Patrząc tam sobie historycznie też na wiadomości, przeglądając zakładki, myślę, że tam naprawdę można się wiele dowiedzieć. No oprócz tego prowadzimy na bieżąco nasze fanpage na Facebooku i na Instagramie i tam też przeglądając możecie zobaczyć, jak wygląda życie szkoły. No wszyscy wiemy, że ono tak przez jakiś czas trochę oczywiście wyglądało no słabiej niż zwykle. Te filmy, które oglądaliśmy na początku, miały nas trochę przenieść do takiej szkoły, jaką znamy sprzed pandemii. Do takiej szkoły, w której jest pełno życia, w której wszyscy się spotykamy, w której tworzymy społeczność, w której są relacje, w której realizujemy rozmaite projekty i przedsięwzięcia. I do takiej szkoły my byśmy chcieli bardzo wrócić. Mamy nadzieję wielką, że to się uda. A to dzisiejsze spotkanie ma Wam pomóc poznać naszą szkołę i niekoniecznie Was zachęcić do przyjścia właśnie do nas. Raczej pomóc Wam zorientować się w tym, czy to jest szkoła, która Wam się podoba i do której chcielibyście przyjść. Bo szkół w Warszawie jest bardzo wiele. Macie to szczęście, że mieszkacie w stolicy i możecie sobie wybrać takie liceum, które Wam najbardziej odpowiada. Oczywiście to jest takie trochę blessing in disguise, czyli takie, jak to się tam po polsku mówi właśnie, takie szczęście i nieszczęście zarazem, no bo mając tak duży wybór, macie też trudniejsze zadanie, prawda? Gdyby były 3 licea, to by było łatwiej, a jak jest prawie 100, no to jest się nad czym zastanawiać. No, macie trudno.
No, macie trudno. Z wielu względów macie dzisiaj trudno, bo czasy są bardzo trudne. Wasz wiek, w którym się znajdujecie, jest trudny. Wybory, przed którymi stoicie, są trudne. Musicie zdecydować co do wyboru liceum. Oczywiście my, nauczyciele i rodzice, bardzo wam tego zazdrościmy, bo myślimy sobie, jesteście tacy młodzi, wszystko przed wami, jakie to jest super. No, a z waszego punktu widzenia to jest oczywiście wielkie wyzwanie. No i mam po prostu nadzieję, że dzisiaj, jak posłuchacie tego, co my wam mamy do powiedzenia i jak my to tutaj widzimy, to po prostu to wam pomoże wybrać szkołę dla was. Bo pewnie chodzicie do wiele takich spotkań i online, i w rzeczywistości, i oglądacie sobie strony różnych szkół i bardzo dobrze, że to robicie i że się zastanawiacie, czego właściwie potrzebujecie, czego chcecie. No i życzę wam, żebyście wybrali właśnie najlepiej dla was. I teraz już przechodzimy do obiecanej prezentacji klas. Przekażę głos panu Ricardo Zarco Maldonado i jego uczennicom, żeby nam opowiedzieli o zerówce. Dziękuję, pani dyrektor. Dzień dobry. Ja jestem, jak pani dyrektor powiedziała, Ricardo Zarco. Jestem obecnie wychowawcą 3J, więc myślę, że jestem w stanie parę słów o tej klasie, która będzie 1J, powiedzieć. Chciałbym zaczynać wyróżniając trochę, co to jest zerówka i co to jest 1J, bo czasami no, nie zawsze wiemy dokładnie, więc chciałem powiedzieć, że zerówka 0J, 0H, które będzie potem o tym mówił pan Szawi, to jest zerówka, tak? I tam można od razu bez egzaminu językowego, powiedzmy, tam mieć dostęp. Bardziej tam trzeba zrobić egzamin predyspozycji językowej. Jeśli chodzi o 1J, więc o tym, o który ja teraz powiem, to żeby mieć dostęp, oprócz punktacji oczywiście, trzeba robić egzamin kompetencji językowej i mieć no, taki 30% minimum, żeby się dostać. Mówię, bo no, często mi pytają ci, którzy chcą, no może się interesują, żeby się dostać do tej klasy, więc taki system jest w Cervantesie, więc już o tym powiedziałem. Więc tak, jakie ma cechy 1J? Dla mnie ma takie dwa cechy, które mogą być atrakcyjne, jeżeli chcecie rozwijać hiszpański, oczywiście. Jakie są te dwa cechy? Po pierwsze, to jest klasa dwujęzyczna. To może być banalne, bo oczywiście to wiemy, że to jest klasa dwujęzyczna z hiszpańskiego, ale okazuje się też, że to jest pierwsza w Polsce klasa dwujęzyczna, więc to też pokazuje, że Cervantes jest już dawno temu związany z tym językiem i z tym ma już dużo doświadczenia. Oczywiście to znaczy też, że język hiszpański jest prowadzony przez no, tyle wymiary godzin, aż co rok, tak jest, 3 godziny tygodniowo co rok, to znaczy te 4 lata. Ale też oczywiście są inne przedmioty rozszerzone. To są historia, które ma między 3 i 4 godziny, i geografia, która ma między 3 i 2, zależy od roku. Na pewno, że interesujecie się na inne przedmioty, które potem będą na matury, więc nie trzeba się martwić, bo też są polskie na 4 godziny i matematyka 4. Oczywiście są inne przedmioty, ale myślę, że te są najbardziej interesujące dla was, więc tak, to jest klasa dwujęzyczna hiszpańskiego, ale też rozszerzone ma geografia i historia. To jest pierwsza cecha, to jest klasa dwujęzyczna, a druga jest taka, która naprawdę robi, nie mówię unikalna, ale prawie w takim rodzaju w Warszawie,
jest wyjątkowa, bo tutaj można dostać tytułu de bachiller. Tytuł de bachiller znaczy tak naprawdę dostać tytuł dyplom matury hiszpańskiej, więc jeśli ktoś się decyduje na tej klasie, ma możliwość dostać i dyplom matury polskiej i też dyplom matury hiszpańskiej, więc to jakby dwa studia na ten sam raz. Więc myślę, że to jest coś wyjątkowego. Też są inne klasy, które tak oferują w Warszawie, ale my powiedzmy, że też i że z tego powodu to ma wpływ do dużo rzeczy w klasie i nie tylko. Myślę, że ta atmosfera też się pokazuje w szkole w ogóle. Mówię szybko, bo już czas leci. To ma wpływ przede wszystkim na program, bo oczywiście są inne przedmioty, które nie ma gdzieś indziej, na przykład literatura hiszpańska, która ma 2 godziny od pierwszego roku do czwartego, historia godzina albo 2 godziny i geografia 2 godziny. I to są literatura hiszpańska, historia Hiszpanii i geografia Hiszpanii. To znaczy, że fokus jest oczywiście w Hiszpanii. I druga rzecz nie jest tylko to, że wszystko kręci wokół Hiszpanii, ale też, że są prowadzone przez Hiszpanów, które powiedzmy, że wysyłają od ambasady i mają te cechy, że no, są specjalistami w swoim, powiedzmy, strefie wiedzy, tak? To mówię, że da dużo do tej klasy, ale też dużo do szkoły, bo ma inny, po prostu inna atmosfera. O kontakcie z nauczycielami powie zaraz Pola. Niestety Julia się rozchorowała, więc przepraszamy, nie będzie, ale i tak Pola będzie na pewno powie wszystko, co też Julia chciała rozmawiać, więc daję teraz głos na Pola Bernacka. Dziękuję bardzo. Ja mam na imię Pola i jestem uczennicą klasy 3 JG, czyli językowej. Tak jak pan Ricardo powiedział, mamy rozszerzoną historię i geografię, a także prowadzone w języku hiszpańskim przedmioty takie jak geografia Hiszpanii, historia Hiszpanii i literatura hiszpańska. Bardzo dobrze, że zwrócił pan uwagę na to, że uczą nas Hiszpanie, gdyż to bardzo pomogło mi i całej klasie przełamać barierę językową. Dzięki temu nabraliśmy takiej płynności w porozumiewaniu się w języku hiszpańskim. Również dzięki temu poznaliśmy język hiszpański od strony bardziej praktycznej, nie tylko tej znanej nam z podręczników. Tak jak pan Ricardo również wspomniał, mamy możliwość zdobycia tytułu de bachiller, co pozwoli nam podjąć studia w krajach hiszpańskojęzycznych. Mamy także możliwość zdobycia stypendium specjalnego dla klas dwujęzycznych. Są to 4 stypendia dla wszystkich licealistów z klas dwujęzycznych w Polsce. Może się to wydawać dość mało, ale biorąc pod uwagę faktyczną ilość takich oddziałów, jest to jednak spora szansa na zdobycie takiego stypendium, które pokrywa koszt studiów przez 4 lata. Również chciałabym wspomnieć o tym, że organizowane są w naszej szkole wyjazdy za granicę, właśnie do Hiszpanii. Niestety w zeszłym roku przez pandemię nie było to możliwe. Jednak myślę, że jak już sytuacja się uspokoi, to szkoła wznowi wyjazdy do Hiszpanii, a także wymiany uczniowskie, które również były planowane. Co więcej, chciałabym wspomnieć o konkursach organizowanych przez nie tylko naszą szkołę, ale również przez organizacje w Warszawie, takie jak Cortometraje, Hiner de los Rios, które polegają na przygotowaniu, ten pierwszy polega na przygotowaniu krótkiego filmu w języku hiszpańskim. Moja klasa miała możliwość wziąć w tym udział i jedna z grup zajęła dość wysoką pozycję. I co więcej, jest organizowany w naszej szkole także teatr hiszpański, który pozwala doskonalić język i szlifować swoje talenty aktorskie. Aby jeszcze dodać hiszpańskiego akcentu do naszej szkoły, organizowany jest także karnawał hiszpański, który łączy w sobie elementy tradycyjnego karnawału w Hiszpanii. Myślę, że to tyle z mojej strony. Jeżeli ktoś by miał jakieś pytania, to zachęcam do kontaktu na PRIF lub tutaj na czacie.
Bardzo Wam dziękuję, Ricardo i Polu. Natomiast do głosu zapraszam Siabiego, który właśnie to Siabi opowie nam o klasie wstępnej. Zapraszam. Chyba już jest, tak? Już jesteś. Już jestem. Buenas tardes. Me llamo Xavier Vázquez Casanova y soy profesor de español en el Liceo Cervantes. Teraz po polsku, trudne. Dzień dobry, nazywam się Xavier Vázquez Casanova. Jestem nauczycielem hiszpańskiego w Liceum Cervantesa. Pracuję tutaj 4 lata. Jestem bardzo z tego liceum bardzo zadowolony, bo jest, ponieważ atmosfera, znajome z pracy, uczniowie oczywiście i wizja jest bardzo wyjątkowa i oczywiście przyjemna. Jestem z Vigo. Vigo jest z Galicji, ale Galicja hiszpańska. To jest miasto na północny wschód, chyba dobrze powiedziałem. Nad morze, piękne miasto i zapraszam Państwa. Jestem bardzo zadowolony ten rok, bo w przyszłym roku będę wychowawcą klasy 0. Jestem z tego, to jest wyzwanie dla mnie oczywiście. Jestem bardzo dumny, powiedziałem, cieszę się, bo że będę mógł towarzyszyć uczniom od momentu rozpoczęcia nauki w liceum, aż do jej ukończenia, no, to jest od początku. Dlaczego warto uczyć hiszpańskiego? Ricardo powiedziała, że organizujemy kilka konkursów, oczywiście tytuł jest bardzo ważny. Ja mówię o ogólnie, języka hiszpańskiego, popularność stale rośnie. No, obszar używania języka hiszpańskiego jest ogromny i obejmuje oczywiście nie tylko Hiszpanię, ale także Amerykę Południową. I myślę, że około 500 milionów ludzi na świecie mówią hiszpańskie, to jest dużo. No. 21 krajach, o coś takiego. Jak wygląda serówka w Liceum Cervantesa? W roku zerowym odbywają się dwóch grupach liczących około 16 uczniów, które mają 18 godzin hiszpańskiego. To jest dużo. To dużo. I myślimy, że to gwarantuje to, że każdy uczeń opanuje język na poziomie C1, C2 to jest wyższy poziom, oni zaczynają od zera i bez problemu poradzić sobie na maturze. Oczywiście matura polska jest obowiązkowa, ale też mają możliwości na maturę hiszpańską. I jak Ricardo powiedział, to jest coś ekstra, które oni mają. No. I jak wygląda nasz zespół jako nauczyciele? Praca zespołu, zajęcia są, myślę, że ciekawe i atrakcyjne. Że ważne dla nas i dla mnie jest, żeby była dobra atmosfera i to pomaga nam i też pomaga uczniowi. No. Uczestnictwo w programie dwujęzycznym pozwala uczniom uzyskać zaawansowany poziom, jak powiedziałem, języka hiszpańskiego. Ale to nie jest jedyna nauka języka. Też Ricardo powiedział, no, że mamy historię, mamy geografię i mamy literaturę. Ja też uczę literaturę. Dodatkowo też, ale to ja myślę, że ja powtórzę, mamy też konkurs de teatro, to jest konkurs teatr po hiszpańsku, no, Ginier de los Ríos, que es wypracowań myślę, że z mojej strony jest wszystko. Ja chciałbym powtórzyć albo powiedzieć takim nasze motto, nie wiem, czy
Dobrze, chcę powiedzieć, że Cervantes jest miejsce, o którym się myśli, do którego się wraca. To po hiszpańsku jest Cervantes jest el lugar en el que se piensa y al que se vuelve. I ja totalnie zgadzam się. I są ze mną dwie uczennice z drugiej klasy zero. Ponajcie Zosia i Marysia. Są dziewczyny, odpowiedzą krótko o swoich doświadczeniach w klasie zero w naszym liceum. Dzień dobry, Marysia. Hola, Marysia. I hola, Zosia. Dzień dobry, nazywam się Zofia Kosmatka, jestem uczennicą tegorocznej klasy 0, jak już Siawi powiedział. I myślę, że chciałabym zacząć od tego, że właśnie Siawi ma rację. Wizja naszej szkoły, czyli Cervantes, to miejsce, o którym się myśli i do którego się wraca, jest jak najbardziej prawdziwa. Bo to prawda, że Cervantes jest takim właśnie miejscem, o którym myślę, że jak i ja i Marysia non-stop myślimy i non-stop wracamy myślami. I bez wątpienia Cervantes to jest szkoła wyjątkowa, w której możemy rozwijać swoje pasje nie tylko do języka, ale także do krajów hiszpańskojęzycznych, właściwie do wszystkich naszych zainteresowań. No i tak, ja jestem w klasie zero i mogę powiedzieć szczerze, że była to moja wymarzona klasa od początku i bardzo się cieszę, że jestem tu, gdzie jestem, bo mój profil jest po prostu wymarzony, wyśniony, genialny. Klasa zero jest o tyle specyficzna, że rzeczywiście, jak już właśnie powiedział Siawi, zdajemy dwie matury, polską i hiszpańską, co daje nam dużo perspektyw na przyszłość, co myślę, że jest bardzo pozytywne. Możemy właśnie poznać hiszpański od podstaw. Oczywiście możemy też zacząć naukę od poziomu bardziej zaawansowanego, ale to już zależy od klasy. Ja bardzo się cieszę, że wyszło jak wyszło, nasza klasa jest super zgrana i myślę, że dobrze nam idzie, jeśli chodzi o naukę tego języka. Myślę też, że zerówka pozwala poczuć ten klimat hiszpański, że przez to właśnie, że mamy pięciu super nauczycieli, ponieważ trzeba o tym wspomnieć, że kadra nauczycielska jest po prostu wymarzona, niesamowita. I przez to, że zajęcia nasze są dosyć różnorodne, bardzo szybko wchłaniamy język, uczymy się i idzie to na plus. Właśnie co do atmosfery, atmosfera w naszej szkole też jest niesamowita. Są u nas w szkole ludzie, którzy chcą się rozwijać, chcą się uczyć, są kreatywni, ambitni, pozytywni i to jest super, ponieważ ja jako osoba w pierwszej klasie bałam się trochę przyjęcia przez starsze klasy, ale mogę Was zapewnić, że pierwsze co pamiętam z Cervantesa, to to, że pierwsza H, czyli klasa nad nami, właśnie przyszła do nas i nas bardzo mile powitała, więc atmosfera jest naprawdę genialna. Każdy tutaj może się poczuć naprawdę wyśmienicie, może spełniać swoje marzenia, jak już wcześniej powiedziałam, i jest to super. Mamy też zajęcia pozalekcyjne, mamy teatr polski, mamy teatr hiszpański, jak już wcześniej powiedzieli nauczyciele. Mamy też SKS-y, które już pani dyrektor, o których pani dyrektor już wspomniała, też bardzo fajne, polecamy. Myślę, że Marysia się ze mną zgodzi. Też mogę Was zapewnić, że jeśli zdecydujecie się na klasę zero, traficie do super towarzystwa. Nasza klasa na przykład, pomimo tego, że mamy dwie grupy i właśnie przez intensywną naukę, ponieważ 18 godzin języka hiszpańskiego tygodniowo, nie widzimy się za często, ponieważ jesteśmy w oddzielnych grupach, jednak myślę, że da się poznać i jest super atmosfera. Właśnie co do jeszcze do tej nauki, tak kończąc, to trzeba pamiętać o tym, że oczywiście to jest 18 godzin w szkole, mamy do tego polski, matematykę i podstawę psychologii, jednak trzeba pamiętać o tym, że naprawdę trzeba się później jeszcze uczyć w domu. Ja dziękuję bardzo, jestem, słuchajcie, mega zadowolona i polecam Wam z całego serca tę szkołę. To był mój najlepszy wybór na świecie. Dziękuję. Dziękuję, Siosia, gracias. Dzień dobry, ja nazywam się Marysia i uczęszczam do tegorocznej klasy zero.
Jak wybierałam zerówkę, to moimi głównymi oczekiwaniami było to, żebym nauczyła się hiszpańskiego oraz to, żebym poznała nowych przyjaciół, fajnych, ciepłych, życzliwych ludzi. I oba te oczekiwania się spełniły. Jeśli chodzi o naukę języka hiszpańskiego, jest ona prowadzona w naszej szkole na bardzo wysokim poziomie. Mamy 18 godzin w tygodniu, tak jak już wspomniała Zosia, Siabi. Zajęcia są prowadzone przez 5 różnych nauczycieli. 3 to są nativi i 2 to są Polacy. Więc mamy też możliwość uczenia się różnych akcentów, co jest super. Zajęcia absolutnie nie są nudne. Mamy projekty, śpiewamy, gramy w różne gry, nagrywamy filmiki, więc na pewno nie można powiedzieć, że są to zajęcia monotonne. Kadra nauczycielska jest naprawdę najlepsza. Mamy nauczycieli, którzy są bardzo chętni do pomocy, zawsze można zostać po lekcji, dopytać się o coś, są bardzo sympatyczni, sprawiedliwi, także naprawdę najlepsi. Jeśli chodzi natomiast o ludzi, jakich poznałam w mojej szkole, są to osoby bardzo otwarte, ambitne, z pasją do języka hiszpańskiego, osoby, które chcą się uczyć, również osoby bardzo kreatywne. Mamy dni tematyczne, przebieramy się, możecie na przykład zobaczyć to na naszym Instagramie Cervantesa. Także myślę, że jeżeli lubisz uczyć się języków i chcesz nauczyć się języka hiszpańskiego, to lepiej nie mogłeś wybrać. I to jest chyba wszystko ode mnie. Jeżeli macie jakieś pytania, to możecie pisać na czacie. Dziękuję bardzo. Dziękuję, gracias Marysia, Marysinia. Genada. Dziękuję Wam bardzo. Proszę Państwa, przez cały czas intensywnie odpowiadamy na pytania dotyczące zerówki pierwszej J i pierwszej H. Może takie jeszcze słowo podsumowania. Na naszej stronie internetowej są opublikowane siatki godzin. Tam, gdzie znajdują się ulotki informacyjne o każdej klasie, jest też link, gdzie wchodzi się na PDF i tam są tak zwane siatki godzin, czyli dla każdego profilu klasy rozpiska wszystkich lekcji, ile w każdym roku danego przedmiotu godzin odbywa się w tygodniu. Także tam można sobie to sprawdzić. Jak Państwo popatrzycie i jak Wy, droga młodzieży, popatrzycie, to tam jest osobna siatka godzin dla zerówki i słusznie pytacie, co jest po zerówce. Pod spodem jest siatka godzin dla pierwszej J, ale siatka godzin dla pierwszej H, czyli dla klasy pierwszej po zerówce, jest identyczna. Nie znaczy, że program jest dokładnie identyczny, bo jednak absolwenci zerówki mają poziom hiszpańskiego bardzo wysoki i bardzo wyrównany. Pierwsza J prawdopodobnie będzie ten poziom musiała dopiero zbudować i troszkę nadgonić. Natomiast godziny są identyczne i chcę jeszcze powiedzieć, że zerówka taką ma charakterystykę, że po tym roku nie dostaje się świadectw. Tam nie ma ocen, nie ma klasyfikacji, nie ma ocen końcowych. Ci, którzy przez cały rok uczą się w zerówce, stają się z automatu uczniami klasy pierwszej H w kolejnym roku. Więc nauka w tej klasie trwa 5 lat. I żeby już nie zdominować całkowicie tego spotkania tematem hiszpańskim, przejdziemy do sportu. Proszę Państwa, bo w zdrowym ciele zdrowy duch. Oddaję głos Maćkowi. Dobry wieczór. Witam serdecznie wszystkich Państwa. No i może tak króciutko na wstępie przedstawię się. Maciej Kołodziejczyk, jestem nauczycielem wychowania fizycznego w Liceum Cervantesa już ponad 20 lat. I odkąd pamiętam, sport miał tutaj ogromne znaczenie i był bardzo, bardzo ważnym, istotnym punktem i elementem tej naszej cervantesowskiej społeczności. Tak jak widać w tle, mamy przepiękny obiekt sportowy, czyli halę sportową i tak naprawdę dysponujemy przeróżnym sprzętem sportowym, dysponujemy przyborami sportowymi. Mamy również boisko sportowe, gdzie niedawno powstała bieżnia tartanowa. Jest ten teren również zagospodarowywany w taki sposób, że wkrótce powstaną tam boiska
wielofunkcyjne. Więc nic, tylko ćwiczyć, bawić się sportem, ruszać się i korzystać z tego, co mamy tutaj pod ręką. Dzięki temu, że dysponujemy właśnie takim obiektem, bardzo często nasza społeczność gości również uczniów z innych szkół, gości drużyny na zawodach sportowych, na imprezach sportowych. To życie tętni. Ostatnio można było też sobie zobaczyć na naszym Instagramie, jak dziewczyny z Cervantesa grały finał mistrzostw w piłce siatkowej, mistrzostw WOM. No to ta sala po prostu tętniła życiem, tutaj wszystko huczało, krzyczało i to było coś niesamowitego właśnie po tych dwóch latach, kiedy tak naprawdę większość rzeczy była uśpiona, tak, i ten sport też w tym wymiarze takim, jaki byśmy chcieli, nie istniał, no to aż serce się radowało, że można było znowu zobaczyć tych wszystkich ludzi w takiej atmosferze właśnie tej sportowej i takiej radosnej. Jeżeli chodzi o kadrę nauczycieli wychowania fizycznego, to oprócz tego, że jesteśmy nauczycielami, to wszyscy posiadamy również uprawnienia trenerskie, instruktorskie, więc staramy się wykorzystywać te nasze umiejętności podczas zajęć wychowania fizycznego i naprawdę są to niezwykłe różne rzeczy związane z ruchem, bo zarówno trenerzy koszykówki, trenerzy piłki siatkowej, jak i instruktorzy tai chi, narciarstwa, jogi, także tańców, więc jest mnóstwo rzeczy, które możemy sobie tutaj doświadczać. I właśnie podczas lekcji wychowania fizycznego my przemycamy te wszystkie aktywności i ten sport i rekreacja jest w takim wymiarze naprawdę bardzo rozbudowany. Jeśli chodzi o sekcje sportowe, to aktualnie korzystamy z takiego programu SKS, gdzie trenerzy prowadzą zajęcia pozalekcyjne z piłki siatkowej dziewcząt i chłopców i koszykówki dziewcząt i chłopców. No i wydaje mi się, że jest to na dosyć wysokim poziomie, jeżeli chodzi o sport szkolny, oczywiście amatorski, ale spotykamy tu również byłych zawodników, były osoby, które kiedyś trenowały, jak i osoby, które w ogóle nigdy w życiu nie miały nic do czynienia, powiedzmy, z piłką siatkową czy z koszykówką, ale chciałyby spróbować swoich sił, chciałyby się czegoś nauczyć. I one również mogą spokojnie tutaj trenować, przychodzić na zajęcia i korzystać z tej naszej wiedzy. Aktualnie jesteśmy jako szkoła właśnie mistrzami Mokotowa i czwarte miejsce zajęliśmy w Warszawie w rozgrywkach WOM, jeżeli chodzi o koszykówkę dziewcząt. I piłka siatkowa dziewcząt, jesteśmy dziewczyny zdobyły wicemistrzostwo Mokotowa. Piękny właśnie finale, o którym wspominałem. Więc te sekcje działają i naprawdę to jest na fajnym takim szkolnym poziomie. Co dalej, jeśli chodzi o sport? Oprócz tych działalności w ciągu roku szkolnego zapewniamy również aktywności po zajęciach, tak jak powiedziałem, sekcje, ale również w trakcie ferii czy wakacji. I w trakcie wakacji organizujemy obóz sportowy właśnie o charakterze koszykarsko-siatkarskim i rekreacyjnym, a w trakcie ferii zimowych organizujemy wyjazdy narciarskie, na które też nie tylko nasza młodzież uczęszcza, ale również młodzież z innych liceów warszawskich. Więc no, jest co robić, zapraszamy. Można śledzić wszystkie wydarzenia na naszym Instagramie, który zresztą prowadzi jeden z nauczycieli wychowania fizycznego i na bieżąco wrzucamy tam wszystkie działalności. No i to tyle, jeśli chodzi o sport, więc myślę, że jeżeli wybierzecie naszą szkołę, to wkrótce spotkamy się właśnie na tej sali sportowej. Dziękuję. To prawda. To prawda, jak wybierzecie tę szkołę, na pewno spotkacie się na tej hali sportowej, jakże wspaniałej. No dobrze, proszę Państwa, hiszpański sport, wszystko to bardzo ważne, ale nie zapominajmy, że królową nauk jednak jest matematyka. I dlatego poproszę o opowiedzenie o klasie matematyczno-geograficznej panią Sylwię Krasnowską i jej uczennicę. Dzień dobry Państwu.
Nazywam się Sylwia Krasnowska, jestem nauczycielką matematyki i w przyszłym roku szkolnym najprawdopodobniej będę wychowawczynią klasy pierwszej A. W tej klasie oferujemy 3 przedmioty rozszerzone, to znaczy matematykę, geografię i język hiszpański. Na pewno jest to profil wymagający, choćby ze względu na tę rozszerzoną matematykę, no, która wiadomo nie jest przedmiotem łatwym, czasem budzi grozę, ale chyba niepotrzebnie, no bo to jest tak, że jeśli się choć trochę matematykę lubi, no a wydaje się, że jeśli ktoś z Was wybierze ten profil, no to na pewno tak jest, na pewno lubicie matematykę. No i jeśli nie jest Wam straszna, systematyczna praca, bo tu na pewno ta systematyczna praca w tym przedmiocie jest bardzo potrzebna, to z pewnością bez problemu dacie sobie radę i przy okazji będziecie mieć ogromną satysfakcję z nauki matematyki i w ogóle z nauki w tej klasie. Drugim tym wiodącym przedmiotem w klasie A jest geografia. No i tutaj oprócz tej nauki szkolnej czy też nauki w domu, szkoła oferuje Wam wyjazd naukowy w Bieszczady. No, co prawda w ciągu 2 ostatnich lat niestety ten wyjazd się nie odbył, wiadomo, z powodu pandemii. Miejmy nadzieję, że w tym roku on się, w tym przyszłym roku szkolnym on się odbędzie, bo jest to bardzo, bardzo kształcący wyjazd i no, na pewno bardzo, bardzo wiele korzyści przyniesie. Oprócz tych przedmiotów rozszerzonych, oferujemy Wam jeszcze w tej klasie przedmioty dodatkowe i to takie bardzo szczególne, no, których możecie się właściwie uczyć tylko w tej klasie. I są to podstawy przedsiębiorczości, ale nauczane dwujęzycznie, to znaczy również w języku angielskim, podstawy turystyki oraz retoryka. No, jak widać, w tej klasie rzeczywiście jest bardzo, bardzo szeroki zakres różnych przedmiotów, od tych ścisłych poprzez przyrodnicze do humanistycznych, więc no, w mojej ocenie też ta klasa daje Wam możliwości bardzo, bardzo wszechstronnego rozwoju i też no, poszerzenia swoich horyzontów. Macie tutaj możliwość również przygotowywania się do różnego rodzaju olimpiad. To jest olimpiada ekonomiczna, olimpiada przedsiębiorczości, geograficzna, czy olimpiada lingwistyki matematycznej. Ja akurat się tą olimpiadą opiekuję. Klasy A objęte są również u nas patronatem wyższych uczelni, to znaczy Uniwersytetu Warszawskiego, a konkretnie Wydziału Zarządzania oraz Szkoły Głównej Handlowej. No i w trakcie tych 4 lat nauki macie możliwość uczestniczenia w wykładach specjalnie dla Was organizowanych, seminariach. No i to też daje Wam jakąś orientację, jak te zajęcia na uczelni wyglądają, ale też no, taki przedsmak troszeczkę studiowania. A jeśli już mówię o tych wyższych uczelniach, to wydaje mi się, że warto zaznaczyć, że ten profil, no może jak żaden inny w tej szkole, rzeczywiście daje Wam ogromny wybór różnych kierunków. No bo właśnie ta matematyka rozszerzona otwiera Wam drogę na kierunki ścisłe, kierunki geografia, kierunki przyrodnicze, ekonomiczne, społeczne, ale też no, nie zamyka drogi na kierunki humanistyczne, czy też jakieś lingwistyki, bo bardzo często jest tak, że w trakcie nauki no, zmieniają Wam się zainteresowania, preferencje, jakąś inną drogę kształcenia chcecie wybrać i tu naprawdę macie ogromne możliwości wyboru po prostu tego kierunku. Ja jeszcze zanim dziewczynom, moim uczennicom oddam głos, chciałam jeszcze powiedzieć tak od strony nauczyciela matematyki, że w tym roku uczę 2 klasy A, 2 klasy trzecie, jedną klasę po gimnazjum, czyli taką, która już kończy naukę w szkole, klasę maturalną i klasę trzecią po szkole podstawowej. I w obydwu tych klasach uczy mi się naprawdę znakomicie. Mam ogromną satysfakcję z tego codziennego spotykania się z moimi uczniami. Oni są bardzo zmotywowani do pracy, bardzo zaangażowani i to jest naprawdę ogromna, ogromna radość dla mnie uczyć w tych klasach.
Bardzo serdecznie Was zachęcam do podjęcia nauki w tej klasie. Z mojej strony tyle, a teraz chciałam poprosić jeszcze Zuzię i Natalkę, żeby też od strony tak ucznia opowiedziały Wam, na ile ten profil spełnił ich oczekiwania, jakie też mają plany na przyszłość. Może najpierw Zuzię, a potem Natalkę poproszę. Dobra, cześć wszystkim. Nazywam się Zuzia i właśnie tak jak tutaj Pani Sylwia powiedziała, razem z Natalką chodzimy do klasy trzeciej. No i rozszerzamy właśnie matematykę, geografię, no i hiszpański. Może zacznę od tego, dlaczego w ogóle wybrałam tą klasę, dlaczego zdecydowałam się na rozszerzoną matematykę i geografię. Jeżeli chodzi o mój przypadek, to zazwyczaj jest tak, że zastanawiamy się, czy bardziej interesuje nas język polski, czy bardziej interesuje nas właśnie matematyka. No i zazwyczaj właśnie myślę, że wy też pewnie tym kierunkiem idziecie. Jeżeli właśnie macie bardziej taki ścisły umysł, to wybierzecie ten kierunek właśnie związany z matematyką. Mnie też przede wszystkim interesowało w wyborze szkoły i klasy to, żeby było po prostu dużo języków w tej klasie, w tej szkole. Dlatego też jak znalazłam po prostu tą szkołę, że tutaj mogę rozwijać swoją naukę języka hiszpańskiego, angielskiego też tak naprawdę, bo poziom jest też bardzo dobry w naszej szkole moim zdaniem. No to po prostu stwierdziłam, że to jest klasa dla mnie i to był mój też właśnie pierwszy wybór. I jak się tu dostałam, to naprawdę byłam zadowolona z tego. No i tak, teraz może przejdę właśnie bardziej do tej strony, jak wygląda nauka matematyki i geografii od strony ucznia. Matematykę w trzeciej klasie mamy 6 razy w tygodniu. Zajęcia my mamy akurat właśnie z panią Sylwią Krasnowską, która przed chwilą przedstawiała wam, jak wygląda ogólnie ta klasa. No i moim zdaniem te lekcje są naprawdę super, ponieważ przychodzimy na te lekcje i tak naprawdę jest bezstresowo. Każdy może popełniać błędy, może podejść do tablicy, może powiedzieć, że czegoś nie umie. Pani Sylwia naprawdę podchodzi do wszystkich z takim dystansem. No, oczywiście nie denerwuje się nigdy na nikogo, że czegoś nie umie, stara się wytłumaczyć, nawet jeżeli jest to potrzebne 3 razy, to robi. No i co jeszcze mogę powiedzieć o matematyce? Na pewno jest to ciężki przedmiot, bo jednak to jest rozszerzona matematyka. To no jest to troszkę cięższe już niż w szkole podstawowej. Ale jeżeli ktoś naprawdę będzie miał zapał do nauki, będzie chciał się uczyć tej matematyki, to sobie na pewno poradzi. Coś jeszcze chciałam powiedzieć o tej matematyce, ale już... A, no i oczywiście są takie właśnie działy w matematyce, które nam nie idą, które po prostu są dla nas cięższe i to jest totalnie normalne. To jest rozszerzona matematyka, nie wszystko nam będzie szło dobrze. No i właśnie mamy na przykład jakiś dział, który nam nie idzie, idzie nam średnio, ale później przychodzi taki, który właśnie przyjdzie nam z łatwością, więc to nie jest tak, że mamy cały czas tylko ciężkie tematy, które będą dla nas po prostu obciążeniem. Jeżeli chodzi o geografię, to w tym roku mamy ją 3 razy w tygodniu. W pierwszej klasie uczyła nas pani Basia, która aktualnie nie uczy w naszej szkole, ale z tego co mi się wydaje, to wraca do naszej szkoły, będzie z powrotem uczyć. Jeżeli chodzi o panią Basię, to mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, że te lekcje były naprawdę przyjemnością. Pani Basia opowiadała bardzo często o jakichś swoich własnych doświadczeniach. Też była wymagającym nauczycielem, ale bardzo dobrze uczyła. Teraz mamy zajęcia z panem Dąbrowskim. Pan Dąbrowski bardzo też luźno podchodzi do tych lekcji. Oczywiście to nie znaczy, że jest niewymagający. Musimy pisać sprawdziany, musimy się tego nauczyć. Ale te lekcje to nie jest stres po prostu, tylko możemy przyjść, możemy czasami się uśmiać, możemy robić jakieś fajniejsze rzeczy, czasami nie tylko właśnie taki materiał cały czas. No i co jeszcze mogę powiedzieć? Więc geografia jest takim przedmiotem, na którym musimy się uczyć, musimy zdawać te sprawdziany,
ale nie jest to też jakieś strasznie ciężkie. Jeżeli chodzi o to, co możemy robić później po tym kierunku, no to właśnie tak jak pani Sylwia powiedziała, jest bardzo dużo możliwości. Ja akurat mogę powiedzieć na własnym przykładzie, że jeszcze no do końca nie wiem, co chcę robić w przyszłości, bo jednak to jeszcze nie jest ten czas, gdzie jestem pewna na 100%, ale na przykład takie kierunki jak ekonomia, finanse i rachunkowość, ale to nie są też jedyne opcje, bo na przykład moje koleżanki z klasy idą w inny trop, chcą pójść na przykład na zarządzanie, na architekturę, więc tych możliwości jest naprawdę bardzo dużo i to nie jest tak, że po prostu musimy iść na konkretny kierunek, jak już idziemy na tę matematykę. No i co jeszcze? Jeżeli chodzi o podstawy przedsiębiorczości po angielsku, no to od razu mówię, bo bardzo dużo osób może się tego przestraszyć na początku, że to jest jednak przedmiot nowy, przedmiot ciężki, że jest on prowadzony po angielsku. Co najmniej ja miałam właśnie takie wrażenie, jak szłam do tej szkoły. Ale nie jest to totalnie przedmiot prowadzony tylko po angielsku. Uczy go pani Milewska. Pani Milewska jest dość wymagająca, ale te lekcje są naprawdę przyjemne. Pani bardzo dobrze wszystko tłumaczy. Teraz właśnie te sprawdziany też nie są jakieś mega ciężkie. Mamy jakieś tam pytanka, takie podstawowe, ale nie jest to po prostu przedmiot, którego się nie da zdać, a wręcz przeciwnie, możecie mieć po prostu dobre oceny z tego przedmiotu. No i w sumie to chyba wszystko. Jeżeli chodzi jeszcze o jakieś takie inne lekcje, no to oczywiście też trzeba przygotowywać się do tych innych lekcji. Wiadomo, że nauczyciele jedni mają podejście bardziej luźne, drudzy bardziej właśnie są wymagające. Ale jeżeli ktoś naprawdę chce się uczyć, to sobie poradzi. Nawet jeżeli nie chce się uczyć, to może po prostu troszkę zluzować na niektórych lekcjach i na pewno też przejdzie do kolejnej klasy. Będzie miał też, powiedziałabym, dobre oceny z większości przedmiotów. Więc nie jest aż tak ciężko, jak może się wydawać. No i teraz oddam głos już Natalce. Dzień dobry i cześć wszystkim. Ja się nazywam Natalia Kołodziejska i jestem też w klasie matko. Ja bym wam chciała trochę opowiedzieć bardziej ze strony może życia i bardziej ze strony tego, jakie ta klasa daje dodatkowe jeszcze możliwości, oprócz oczywiście matematyki i geografii hiszpańskiego, które mamy rozszerzone. Tutaj pani Krasnowska wspomniała, że jesteśmy pod patronatem UW, konkretnie zarządzania. I rzeczywiście byliśmy już sporo razy na wykładach tam na uczelni, są organizowane zajęcia normalnie dla nas i jest to taki jeden dzień, kiedy nasza klasa ma wycieczkę i tam idziemy i możemy zobaczyć, jak to by było studiować na przykład zarządzanie. Od strony ucznia mi się szczerze bardzo podobają te zajęcia, mimo tego, że ja jeszcze szukam siebie i jeszcze też nie do końca wiem, gdzie bym chciała zdawać, to są one bardzo ciekawe i takie bardzo życiowe, że nawet jeżeli ktoś nie chce studiować zarządzania, to i tak uważam, że warto jest się wybrać na takie zajęcia. Mieliśmy oprócz wykładów, mamy też na przykład grę planszową. Ostatnio sobie graliśmy w taką grę właśnie, która była no tam taka ekonomiczna, coś takiego. Trzeba było zarządzać swoim biznesem, trochę jak Monopoly. Co też bardzo uczy biznesu i bardzo pokazuje w taki przystępny sposób, jakby wyglądał taki kierunek, ale też uczy po prostu zarządzania swoimi finansami, co jest bardzo ważne w życiu codziennym, więc nawet jeżeli ktoś nie chce tam zdawać, to i tak uważam, że będzie to bardzo przydatna wiedza. Jeżeli chodzi o SGH, to też mieliśmy warsztaty. U nas w szkole było organizowane coś takiego jak Dni Kariery. I dla każdej klasy tam było spotkanie z kimś, kto wybrał karierę, na jaką wskazują tam nasze przedmioty rozszerzone. No i właśnie przyszła pani z SGH, opowiadała nam o uczelni, o kierunkach, które można wybrać, o tym, jak się tam dostać i generalnie no też o życiu studenckim, jakie tam stwarza nam ta uczelnia później możliwości. Co jeszcze? Ja się angażuję jeszcze pozaszkolnie w FLAKA.
myślę, że później jeszcze będzie poruszany ten temat, ale jak już tu jestem, to powiem, że ja się zajmuję na przykład sekcją dekoracyjną. I FLAG to jest taki festiwal nasz szkolny, który też myślę bardzo otwiera perspektywy i bardzo dużo uczy. Jest to festiwal generalnie organizowany przez uczniów, na którym można się zabrać dosłownie za wszystko, co kogo interesuje. Ja się wzięłam za dekorację, ale od strony finansów i to też naprawdę, jeżeli ktoś chce znaleźć siebie, to uważam, że Cervantes jest dobrą szkołą na szukanie siebie, bo dużo to uczy. Ja na przykład nawet nie wiedziałam, co to jest faktura. A dzięki organizowaniu tego festiwalu właśnie takich najprostszych rzeczy się dowiedziałam. I też mi to dużo pokazało, w czym jestem dobra, a nad czym powinnam jeszcze popracować. I co? I to chyba wszystko, co bym wam chciała powiedzieć. Jak coś, to oczywiście można pisać i do mnie, i do Zuzi też, myślę, na gdzie tam chcecie, na Facebooku, czy tutaj na czacie. Spoko i dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Bardzo dziękuję za prezentację klasy A. Przechodzimy do klasy B. Również profil poważny, przyrodniczy i pan Łukasz Łach o tym właśnie ze swoimi uczennicami wam będzie opowiadał. Zapraszam. Dzień dobry. To ja powiem trochę o klasie pierwszej B, o profilu biologiczno-chemicznym z językiem hiszpańskim, także ponieważ w naszej szkole wszystkie klasy mają język hiszpański. Jest to typowo klasa z przedmiotami biologiczno-chemicznymi, która ma rozszerzoną biologię i rozszerzoną chemię i jest pod patronatem Politechniki Warszawskiej. Cały czas w tym roku jeszcze próbuję nawiązać kontakt z Wydziałem Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Niestety sytuacja covidowa trochę zmieniła nam plany, ale cały czas walczę, więc może się uda jeszcze włączyć w to Wydział Biologii, żeby uczniowie nie tylko chodzili na zajęcia z chemii na Politechnikę Warszawską, ale także i na zajęcia biologiczne na Uniwersytet Warszawski. Jeżeli chodzi o siatkę godzin w tej klasie, już przepraszam, to mamy rozkład biologii i chemii taki sam przez 4 lata, czyli 2 godziny w pierwszej klasie, w drugiej 4, w trzeciej 4 i w czwartej 3. I dodatkowym przedmiotem tutaj są podstawy psychologii, więc myślę, że każdy może się dobrze realizować, jeżeli chodzi o różnego typu studia przyrodnicze, tak? Nie tylko biologia, nie tylko medycyna, ale także jakaś architektura krajobrazu może być psychologia, mogą być studia międzywydziałowe, więc myślę, że każdy się odnajdzie. Nie jest to łatwy profil klasy, no bo zarówno i chemia, i biologia jest dość ciężkimi przedmiotami wymagającymi. Potrzeba włożyć tutaj dużo swojego czasu, żeby to zrozumieć, żeby się nauczyć, ale myślę, że warto. Jeżeli chodzi o przedmioty rekrutacyjne, no to oczywiście punktowany jest język polski, matematyka, biologia, chemia lub fizyka i tutaj będzie decydowała także wyższa ocena na waszym świadectwie. Ja myślę, że nie będę dłużej przedłużać. Jeżeli by były jakieś pytania, to zapraszam do zadawania pytań na czacie, a teraz oddam głos tutaj koleżankom z klasy pierwszej B. Dzień dobry, więc nazywam się Małgosia Morawska, chodzę do klasy pierwszej B. Jest to klasa biologiczno-chemiczna. Mamy 2 godziny biologii i 3 godziny chemii tygodniowo. Rozszerzamy też język hiszpański, co było już mówione wcześniej. Dlaczego zdecydowałam się na ten profil? Myślę właśnie, że każdy powinien sobie zadać takie pytanie, jaki profil lubi najbardziej. Jakie przedmioty lubi najbardziej? U mnie to była właśnie biologia i chemia. Na tym profilu naprawdę nasi nauczyciele bardzo, bardzo dobrze nauczą was tych przedmiotów. Właśnie jest to świetny profil, jeśli po prostu dobrze się czujecie w chemii, biologii. Nasza klasa jest pod patronatem Politechniki Warszawskiej. Mamy świetne zajęcia, na które chodzimy raz. Mamy 4 razy
takie zajęcia, po prostu taki cykl zajęć, w których możemy poznać chemię nie tylko od tej strony książkowej i z takich przykładów codziennych jakby lekcyjnych, tylko możemy też zobaczyć, jak to tak naprawdę wygląda od strony takiej praktycznej, zobaczyć te wszystkie doświadczenia. Tam profesorzy naprawdę bardzo dokładnie i wszystko nam omawiają w zrozumiały sposób i język. I myślę, że jest to klasa naprawdę godna uwagi, jeśli po prostu dobrze czujecie się w tych przedmiotach. Więc oddam głos Zuzi jeszcze. Dobrze. Ja nazywam się Zuzanna Marzec i też chodzę do klasy pierwszej B. Ja chciałam Wam powiedzieć trochę bardziej o nauczycielach i ogólnie o tym, jak wyglądają lekcje w naszej klasie. Więc nas uczy Pan Łukasz biologii. Uważam, że Pan Łukasz przekazuje wiedzę bardzo klarownie. Można się go dopytywać. Na jego lekcji jest taki luz. Można naprawdę bardzo wiele z niej wyciągnąć, uważam. I Pani od chemii jest pani Dzierkowska. Jest to nauczycielka, która jest bardzo surowa, bardzo wymagająca, ale bardzo dobrze tłumaczy i przekazuje wiedzę też bardzo tak klarownie i nie upewni się, że nie zrozumieliście tematu, to będzie go powtarzała i będzie starała się go wytłumaczyć najlepiej, jak to potrafi. I nasi nauczyciele są w trakcie organizowania nam właśnie wyjść na uniwersytety. Byliśmy już na Politechnice właśnie na wykładach, tak jak powiedziała Małgosia. I pan Łukasz jest też w trakcie organizowania nam wyjścia na uniwersytet, właśnie na wykłady z biologii. I na lekcjach właśnie biologii i chemii robimy już na tym etapie zadania maturalne. I na właśnie tym profilu na biologii i na chemii sprawdziane są z zadań maturalnych i jest bardzo duży nacisk właśnie na przygotowanie do matury, żeby już od początku uczyć się po prostu pod maturę. I tutaj też chciałam powiedzieć, że jeżeli byście nie radzili sobie z jakimś tematem właśnie z biologii albo chemii, to nasza klasa chętnie pomoże i wystarczy przyjść i my jesteśmy w stanie Wam wszystko wytłumaczyć, jeżeli tylko właśnie będziemy wiedzieli, konkretnie nas pytacie. I naprawdę nie bójcie się o to, bo to jest bardzo naturalne przyjść i poprosić po prostu o pomoc. Na początku też każdego roku jest organizowany dla klas pierwszych i 0H wyjazd integracyjny, na którym możecie poznać się z osobami z klasy i możecie się bardziej zintegrować. Jest to świetny wyjazd właśnie na początku roku. Organizuje się go w pierwszym tygodniu lub dwóch tygodniach szkoły i wyjeżdżacie na kilka dni, po prostu spędzacie razem czas, macie zajęcia z psychologiem, różne gry terenowe, dyskoteki i jest to naprawdę świetny wyjazd, żeby się poznać. I jeżeli macie jakieś pytania, to też możecie na Facebooku czy tutaj zadawać konkretne pytania o Wilhelm. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Konkretnie, o biochemii to jest konkretnie, krótko. Proszę Państwa, bardzo dużo się pytań pojawia na czacie. Wszyscy tutaj intensywnie pracujemy, żeby na nie odpowiedzieć, ale trochę nie dajemy rady. Trochę pytań też powiem, że się powtarza i odeślę Państwa i Was, droga młodzieży, do naszego regulaminu rekrutacji i harmonogramu rekrutacji. Oba te dokumenty są opublikowane na naszej stronie internetowej www.cervantes.edu.pl. Zakładka na górnej belce kandydat. Rozwijamy dokumenty i tam jest regulamin rekrutacji i harmonogram rekrutacji. Tam znajdują się dokładne daty wszystkich sprawdzianów, wszystkich terminów.
kiedy się przynosi jakie dokumenty, kiedy o której godzinie odbywają się wszystkie sprawdziany i są też napisane punkty, ile można maksymalnie dostać za co punktów w rekrutacji, ile trzeba dostać, jakie są progi, przeliczniki, wszystko tam jest naprawdę szczegółowo opisane w kilku zwartych parozdaniowych paragrafach, więc bardzo proszę, żeby to tam sobie spokojnie przeczytać. Drugie pytanie dotyczy progów punktowych i rzeczywiście one są niezaktualizowane cały czas na stronie internetowej w zakładce kandydat klasy. Tam, gdzie informacje o klasach znajdują się progi punktowe z 2020 roku, my je wkrótce zaktualizujemy. Trzeba pamiętać, że te progi punktowe nie są narzucone, one są wtórne. To znaczy najniższy próg punktowy to są punkty ostatniego ucznia, który dostał się do danej klasy z najniższą liczbą punktów. I ten uczeń z najniższą liczbą punktów wyznacza ten próg. Znaczy, że do 34-osobowej klasy 33 miało więcej niż wynosi ten próg. Ale to zależy od liczby kandydatów i od tego, z jakimi punktami przyjdą. Więc może być różnie, te punkty jakoś magicznie z roku na rok rosną. Nie wiem, jak to się dzieje, ale jakoś tak się dzieje. I co jeszcze mogę powiedzieć? A, jeszcze chciałam jedną rzecz powiedzieć, zanim oddam głos pedagogom, którzy już tu czekają i wspaniale nad tą wodą w pięknej górze chyba, tak? Na obozie integracyjnym jesteście, tak myślę właśnie. Też tam byłam na początku naszego spotkania. Proszę Państwa, o zerówce jeszcze chciałam powiedzieć. Proszę pamiętać, jeszcze raz powtórzę, zerówka to jest jakby pierwszy rok z dwuletniej klasy pierwszej dwujęzycznej. Zerówka to nie jest taka sytuacja, że się chodzi tam rok, a potem się człowiek rozgląda. Nie. Tam się chodzi rok po to, żeby nauczyć się hiszpańskiego, żeby kontynuować naukę w klasie dwujęzycznej. Uczeń, który ukończy zerówkę, staje się automatycznie uczniem pierwszej H i dla niego miejsc w klasie plastycznej, w biochemii, w matgeo nie ma tych miejsc, bo tamte miejsca są zajęte przez tych, którzy za rok będą się ubiegać o miejsca w naszej szkole w rekrutacji do klas pierwszych, a ich będzie jeszcze więcej niż was w tym roku. Więc ta kalkulacja, że pochodzę rok do zerówki, a potem zmienię klasę, to może się bardzo źle skończyć. Bardzo proszę, żeby do zerówki zdawali ci, którzy chcą się uczyć w klasie dwujęzycznej, bo potem nie będzie innego wyjścia. I teraz już oddaję głos tym łagodnym postaciom, które opowiedzą wam o tym, jak się tutaj opiekują wami. No, mam nadzieję, że takie sprawiamy wrażenie, że jesteśmy łagodni, bo tacy chcemy być, bo bardzo też leży nam na sercu wasze samopoczucie i stan psychiczny. Dbamy o to, żeby każda osoba w naszej szkole czuła się po prostu dobrze. Atmosfera, jeśli jest dobra w szkole, sprzyja nauce, integracji i byciu po prostu razem. I dlatego też mamy silny zespół psychologiczno-pedagogiczny. Jesteśmy tutaj razem, jesteśmy pedagogami. Mamy też psychologa, mamy doradczynię zawodową. I myślę, że to jest taki solidny background do tego, żeby służyć pomocą zawsze wtedy, kiedy tego potrzebujecie. Więc jeśli się zastanawiacie, czy w razie czego będzie można przyjść do psychologa albo pedagoga na rozmowę, to jak najbardziej zapraszamy. Mamy i czas, i miejsce również dla was. I tak naprawdę to, co wcześniej już powiedziała przed nami uczennica, rozpoczynamy rok szkolny wyjazdem integracyjnym i jego celem właśnie jest budowanie atmosfery, integracja, jak sama nazwa wskazuje, i to, żebyście dobrze się poczuli już na starcie w naszej szkole. Ale opieka to nie wszystko, bo również zajmujemy się działaniami takimi uczniowskimi i więcej o tym Tomek powiesz. Tak jest. Oprócz tego, że jesteśmy pedagogami szkolnymi, jesteśmy opiekunami samorządu uczniowskiego. Staramy się, żeby w szkole była przestrzeń nie tylko dla nauki, ale też dla różnego rodzaju działań społecznych, kulturalnych. Wspieramy tutaj samorząd uczniowski w realizacji różnych pomysłów.
Rada Samorządu Uczniowskiego organizuje dni tematyczne, konkursy, akcje charytatywne, ale więcej na ten temat opowiedzą przedstawicielki Samorządu Uczniowskiego, nowego Samorządu Uczniowskiego, więc może też się podzielą troszeczkę ze swoimi planami. Także to tyle z naszej strony i oddajemy tutaj głos Maji i Zuzannie. Dobrze, witam wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Maja Chodkowska i jestem nową przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego w Cervantesie. To, od czego chciałabym na pewno zacząć, to oprócz bardzo dobrej kadry nauczycielskiej w naszej szkole, super rozszerzeń przedmiotów, nauczycieli, profili, to tak naprawdę to, z czego słynie nasza szkoła, to jest właśnie ta dobra, ciepła i przyjazna atmosfera, która w niej panuje i to, jaką tworzymy społeczność jako cała szkoła razem z uczniami, jako my, jako samorząd, jako opiekunowie samorządu. I to jest tak naprawdę to, na czym nam jako samorząd najbardziej zależy, aby każdy czuł się dobrze w naszej szkole i mógł się jak najbardziej rozwijać, a do tego potrzebne jest jednak dobre środowisko. Więc to jest coś, na czym najbardziej nam zależy jako samorząd. Samorząd uczniowski w naszej szkole to duża i ważna część, bo każdy w naszej szkole ma choć trochę wpływ na to, co dzieje się w niej. Liczymy się ze zdaniem każdego ucznia w naszej szkole i chcemy, aby każdy czuł, że jego głos jest równie ważny z głosem nauczycieli i na przykład nas jako samorządu uczniowskiego. My tak naprawdę jesteśmy tylko głosem wszystkich uczniów jako samorząd, więc chcemy wspólnie razem ze wszystkimi uczniami stworzyć to właśnie przyjazną społeczność w szkole. Oprócz tego najważniejsza dla nas jest integracja międzyklasowa, bo aby stworzyć tą super atmosferę, ważne jest, żeby każdy znał ludzi dookoła siebie, mógł od nich się uczyć, rozwijać się razem z nimi, dzielić z nimi swoje pasje. Dlatego właśnie, tak jak powiedzieliśmy wcześniej, na początku każdego roku we wrześniu odbywa się wyjazd integracyjny, na którym jedzie samorząd, czyli na przykład ja i Zuzia, która zaraz będzie po mnie mówić, opiekunowie samorządu i wychowawcy klas poszczególnych. Ja byłam na takim wyjeździe już dwa razy w swoim życiu i mogę powiedzieć, że to jest jeden z fajniejszych wyjazdów, na którym byłam. Cały obóz polega na tym, aby poznać siebie, poznać nauczycieli. Są różne zajęcia z pedagogami, są zajęcia indywidualne właśnie z wychowawcami, aby móc się poznać. Jest śliczne jeziorko. Cały obóz odbywa się w okolicach Giżycka w Pięknej Górze, więc jest ślicznie, jest las, jest jeziorko, można pójść na spływ kajakowy, można pójść na spacer po lesie, jest dużo zajęć z animatorami właśnie z Gwarka, bo odbywa się to w Gwarku. I to jest naprawdę super czas do spędzenia razem, poznania siebie. Wiem, że tam tworzą się tak naprawdę pierwsze długie przyjaźnie na całe, tak naprawdę całe życie, już po zakończeniu liceum. Więc to myślę, że jest jeden z fajniejszych wyjazdów szkolnych. I my jako samorząd też tam będziemy, więc mam nadzieję, że zobaczę się z osobami, które są dzisiaj tutaj na spotkaniu z nami i będę mogła trochę więcej opowiedzieć o naszej szkole. Jeszcze jeden temat, który chciałabym poruszyć, zanim oddam głos Zuzi, która będzie mówić o różnych atrakcjach i rozrywkach w szkole i co my jako samorząd robimy, aby życie szkolne było fajniejsze dla reszty szkoły, to u nas w szkole nie ma stołówki na przykład w szkole, ale panuje, wprowadziliśmy u nas w szkole Tuszamę, która polega na tym, jest to aplikacja na telefon. Jako, że nie mamy stołówki, więc nie ma jak zjeść na stołówce, na której jej nie ma, ale
Ta aplikacja, którą wprowadziliśmy u nas w szkole, polega na tym, że jest to po prostu catering, który dowozi do szkoły. Mamy do dyspozycji około 5 restauracji, które dowożą codziennie o 12:25 jedzenie na długą przerwę. Aplikacja jest bardzo prosta do obsługi, mamy 5 restauracji do wyboru, możemy wybrać sobie jedzenie, zamówić je i wtedy catering przywozi je na długą przerwę i możemy je wtedy spokojnie zjeść na długiej przerwie. Jedzenie jest pyszne, w optymalnych cenach i fajne jest to, że mamy właśnie ten wybór restauracji, które mogą nam dowieźć to jedzenie. Z mojej strony to byłoby wszystko. Jeżeli ktoś ma jakiekolwiek pytania, może odezwać się do mnie wiadomości prywatnej bądź na czacie. A teraz oddaję głos Zuzi, która powie trochę o rozrywkowej części Cervantesa. Dziękuję. To cześć, ja jestem Zuzia Węcławek i właśnie od tego roku szkolnego, od końca i na wasz, tam wtedy, kiedy wy będziecie następny rok szkolny, będę wiceprzewodniczącą samorządu uczniowskiego. I tak jak już Maja powiedziała, właśnie dla nas najważniejsza jest wasza integracja, to żebyście wy się czuli tutaj dobrze i poznawali się lepiej. Więc jakby wprowadziliśmy bardzo dużo rzeczy, wprowadzamy, mamy wiele pomysłów, które po prostu mają urozmaicić wasze codzienne życie, urozmaicić to siedzenie po 8 godzin w szkole i tą ciężką naukę. I na przykład jeden z tych pomysłów jest nowy, dopiero co właśnie uruchomione, Keeping Up with Cervantes. I jest to generalnie konto na platformie TikTok, które będziemy prowadzić my, samorząd i też wy jako uczniowie, przyszli uczniowie czy też obecni, którzy tu z nami teraz są, które po prostu ma za zadanie pokazać wam, zanim przyjdziecie do tej szkoły, bo jeszcze macie trochę czasu na właśnie wybranie waszego pierwszego wyboru, jak wygląda życie w tej szkole, jak wyglądają właśnie wcześniej wspomniane dni tematyczne, które odbywają się u nas dość często. Będziecie mogli też zobaczyć po prostu zwykłe lekcje, będziecie mogli zobaczyć różne warianty klas, warianty tego, jak my spędzamy czas na przerwach i także będziecie mogli się dowiedzieć tego, jakie macie opcje po Cervantesie na studia, ponieważ jednak rekrutacja na studia, no jesteśmy w liceum, musimy o tym myśleć, a właśnie będziemy wam starali się pokazać, co możecie robić po ukończeniu właśnie takiej szkoły jak Cervantes. No i to jest tam jeden z masy pomysłów, które mamy na urozmaicenie właśnie waszego życia. Są tam też pomysły typu merch szkolny, czyli ubrania po prostu ze znaczkami Cervantesa, które o dziwo naprawdę się cieszą dużą popularnością, czy się o dziwo, są bardzo fajne i często właśnie widzimy na korytarzach, że chodzą uczniowie w tych bluzach. Mamy też plan wprowadzić właśnie dla was yearbooki i odbędą się także targi podręczników, a co najważniejsze z tego wszystkiego jeszcze połączone z Keeping Up with Cervantes, spotkania z absolwentami, które pokażą wam jakby na przykładzie różnych uczniów, którzy ukończyli właśnie tą szkołę, co możecie po niej robić, jakie możecie kierunki właśnie studiów wybrać po tych profilach klas, na których jesteście i możecie też jakby czerpać pomysły od ludzi, którzy już coś w pewnym sensie osiągnęli i myślimy, że to będzie bardzo dobry pomysł i jesteśmy także otwarci jako samorząd na wasze wszystkie propozycje, bo o to tutaj chodzi, żebyśmy to my byli waszym głosem w tej szkole. No i to wydaje mi się, że to by było tyle. Zawsze o pytania co do samorządu można pisać do nas na naszym Instagramie, czy też na maila, zawsze chętnie odpowiemy i no tak jak Maja mówiła, mam nadzieję, że do zobaczenia niedługo. Proszę Państwa, myślę, że to była najbardziej zachęcająca część tego naszego dzisiejszego spotkania, bo dziewczyny, no nawet muszę powiedzieć, mnie jakoś tak wkręciły w tę atmosferę młodzieżowego życia w tej szkole, no, w którym jednak nie uczestniczę, uspokajam Was od razu. Proszę Państwa. Klasa plastyczna, czyli kolejny hit na naszej liście i o tej niesamowitej klasie opowie Kasia Zielska. Zapraszam. Dzień dobry. Ja będę mówiła jako nauczyciel przedmiotów plastycznych, ale także jako absolwentka tej szkoły, bo w naszej szkole, tak jak na początku pani dyrektor wspomniała, jest taka niepisana zasada, że Cervantes to jest szkoła, do której się wraca.
I od przyszłego roku cały zespół plastyków to będą byli jakby uczniowie Cervantesa. Ja jestem po Wydziale Malarstwa. W naszej kadrze jest pani Aleksandra Śmietana również, która jest po Wydziale Rzeźby. I w przyszłym roku dołączy do nas pan Witold Popiel, który jest po Wydziale Grafiki. Klasa plastyczna jest klasą humanistyczną, co będę podkreślała, z elementami plastyki, dlatego że plastykę mamy w siatce godzin tylko raz w tygodniu, więc jest to taki przedmiot dodatkowy. Dlatego też musicie zdać najpierw egzamin z predyspozycji plastycznych. Przyjmujemy do klasy plastycznej osoby, które wcześniej malowały, rysowały, które się tą sztuką interesują i które mają już umiejętności warsztatowe, bo w tak małej ilości godzin nie jesteśmy w stanie nikogo nauczyć od podstaw warsztatu, żeby przygotować go na studia artystyczne. Klasa plastyczna jest takim miejscem, które ma bardzo długie tradycje, bo mamy już 30-lecie tego profilu. W klasie plastycznej jest rozszerzony język polski, historia i historia sztuki. I bardzo wielu uczniów zdaje historię sztuki na maturze, co jest bardzo pomocne. Grupy językowe są łączone z innymi klasami, czyli język angielski jest tak samo jak w innych profilach na takim poziomie, na jakim uczeń jest. No a jeżeli chodzi o plastykę, to mamy autorski program, który różni się od liceów plastycznych, bo jesteśmy liceum ogólnokształcącym i mamy program, w którym podstawą jest rysunek i malarstwo w takiej tradycyjnej formie i ten rysunek i malarstwo są prowadzone w siatce 3 godzin tygodniowo zamiennie z jednym przedmiotem praktycznym, innym dla każdego roku, zaraz wymienię jakie, w których latach. Przez 4 lata uczymy rysunku malarstwa, w pierwszej klasie uczymy technik plastycznych, w drugiej uczymy grafiki, w trzeciej uczymy zagadnień plastycznych i w czwartej robimy dyplom. W klasie plastycznej prowadzimy plenery malarskie i co roku wyjeżdżamy na 2-tygodniowy obóz, którym wyrównujemy ten brakujący czas na to, żeby podgonić nasz warsztat. Uczniowie naszych klas co roku dostają się na uczelnie artystyczne, na Akademię Sztuk Pięknych, na szkołę, do szkoły polsko-japońskiej, też na APS, na Wydział Artystyczny. Progi punktowe do naszej klasy są zależne co roku od zdających, więc jak w każdej klasie liczone są punkty ze świadectwa, liczona jest punktacja z egzaminu po podstawówce i dodatkowo do nas dolicza się 100 punktów, które można uzyskać za egzamin praktyczny z umiejętności artystycznych. I teraz powiem parę słów o tym, jak ten egzamin wymaga, jak ten egzamin będzie wyglądał. Egzamin trwa 3 godziny 15 minut. Jest to opisane też na naszej stronie internetowej w regulaminie rekrutacji. I podczas tego egzaminu kandydat musi wykonać 2 prace. Jedną pracę rysunkową, jedną pracę malarską. Jest to mało czasu, dlatego od razu uprzedzam, że osoby, które wcześniej nie malowały, nie rysowały, będą miały z tym egzaminem problem. Dlatego zachęcam, żeby przygotowywać się do tego egzaminu. Czasu już jest mało, bo egzamin odbywa się w czerwcu. I to, na co zwracamy uwagę, to przede wszystkim na umiejętności, na doświadczenie, na umiejętność obserwacji, na to, czy kandydat i nasz przyszły uczeń umie posługiwać się tymi podstawowymi narzędziami artystycznymi, czyli malarskimi i rysunkowymi na pierwszym miejscu. Teczka do klasy plastycznej od tamtego roku nie jest wymagana. Wymagany jest tylko i wyłącznie egzamin. Wiem, że to pytanie na pewno się będzie pojawiało. Poza rysunkiem i malarstwem już wymieniłam, jakie są przedmioty, ale dodatkowo z racji tego, że patronem naszej szkoły jest Akademia Sztuk Pięknych, prowadzimy różnego rodzaju warsztaty na Akademii, też odwiedzamy wydziały, chodzimy na wystawy. Przy współpracy z profesorami z Wydziału Konserwacji nasi uczniowie w klasach maturalnych korzystają z zajęć z rysunku na
w pracowniach akademickich i oczywiście mamy możliwość konsultacji też z profesorami z ASP. Myślę, że w takim dużym skrócie to będzie na tyle. Ja zostaję tutaj dłużej i będę odpowiadała na takie bardziej szczegółowe pytania, aczkolwiek chciałabym Państwa też poprosić, aby wczytać się w regulamin, bo większość odpowiedzi na pytania, które zadajecie, jest zapisane w regulaminie, bądź jest zapisane na tej stronie kandydat, gdzie piszemy, ile punktów dostawały poprzednie roczniki, a potem co trzeba przynieść na egzamin, ile egzamin trwa, są też określone od razu terminy i myślę, że najpierw przeczytanie, a potem zadanie pytania będzie ułatwieniem dla nas wszystkich. To ja ze swojej strony dziękuję i będę odpowiadała już na czacie na pytania. Bardzo dziękuję. Wracam, proszę Państwa, tutaj staram się na bieżąco też odpowiadać na te pytania bardzo liczne i bardzo ciekawe. Niektóre zupełnie nie przyszłyby mi do głowy, ale no bardzo dobrze, że się ciekawicie, że się Państwo tym wszystkim ciekawią. Proszę Państwa, przejdziemy do ostatniej klasy, klasy ściśle humanistycznej z rozszerzonym polskim IWOS-em i o prezentację tej klasy poproszę polonistkę, panią Monikę Tlagę-Wronę wspólnie z uczennicami. Dzień dobry, witam Państwa. Nazywam się Monika Tlaga-Wrona. Jestem nauczycielką języka polskiego w Cervantesie i wraz z uczennicami z klasy trzeciej DP obecnie chciałabym Wam opowiedzieć trochę o tej klasie. Jest to klasa humanistyczna, jak to już padło. I przedmiotami rozszerzonymi są język polski, WOS i hiszpański. Jak możecie zauważyć tutaj na prezentacji, liczba godzin języka polskiego to 6 w każdej klasie, więc mam nadzieję, że spotkamy się na tym języku polskim we wrześniu. Praca też z uczniami na poziomie podstawowym zawsze jest dużą przyjemnością. WOS 2 godziny w pierwszych 2 latach, potem 3 i język hiszpański 3, 4, 4 i 3. Oprócz rozszerzeń w tej klasie również są przedmioty dodatkowe. Jest to retoryka i są to podstawy psychologii. I o tych zajęciach chciałabym Państwu trochę więcej powiedzieć. Uważam, że to są, że zarówno rozszerzenia, jak i te zajęcia dodatkowe są ważne dla licealistów, ponieważ jest to czas, kiedy tak naprawdę zastanawiacie się też, co chcecie robić w życiu dorosłym na drodze zawodowej. I myślę, że są to przedmioty, które pozwolą Wam zbadać różne dziedziny i zbadać swoje zainteresowania, rozważyć tak, by świadomie podjąć decyzję o wyborze studiów. Retoryka to zajęcia prowadzone przez jedną z naszych polonistek, która zanim zaczęła pracę w szkole, to pracowała w agencji reklamowej i zajmowała się reklamą, więc tutaj będziecie mogli badać współczesne teksty kultury, między innymi przemówienia publiczne, przemówienia polityków, reklamy, badać styl języka i sam język. Będziecie też uczyć się debatowania, tworzyć własne mowy i pracować nad emisją głosu. Drugim takim przedmiotem dodatkowym są podstawy psychologii. Ten przedmiot też się już pojawił i widziałam, że też pojawiły się pytania na czacie. On jest prowadzony przez naszą szkolną panią psycholog, która jest również psychoterapeutką. I tutaj oprócz takiej teorii i podstaw psychologii będziecie mogli zastanawiać się nad świadomością, nad rozumieniem zachowań ludzkich, emocji własnych i innych. Więc myślę, że to też jest bardzo ciekawy przedmiot, szczególnie dla osób, które rozważają na przykład psychologię. I oprócz
Oprócz takich kierunków humanistycznych i społecznych, do których ta klasa ma Was przygotować, ważna jest dla nas współpraca z Wydziałem Prawa i Administracji UW. O tej współpracy więcej opowiedzą Wam nasze uczennice, które uczestniczyły w ostatnim czasie właśnie w warsztatach prowadzonych przez naukowców i studentów Wydziału Prawa. Zachęcamy Was do uczestniczenia w życiu kulturalnym szkoły. Tutaj też już padła informacja o FLAC-u, czyli Festiwalu Ludzi Aktywnych Kulturalnie, ale organizujemy także klub czytelniczy. Ja jako nauczycielka języka polskiego jestem też bardzo otwarta na wszelkie inicjatywy uczniów i teraz, gdy muzea i teatry się otworzyły, to chętnie korzystamy zarówno z lekcji muzealnych, jak i wspólnych wyjść do teatru. Też staramy się tak pracować, żeby z jednej strony ta praca na naszych lekcjach była aktywna, twórcza, żebyśmy uczyli się też współpracy w grupie, na tym nam zależy, ale też mi osobiście zależy na tym, żeby prowadzić lekcje tak, aby przy okazji uczyć Was różnych metod i pokazywać Wam różne techniki uczenia się, byście budowali swoją świadomość uczniów uczących się jak najefektywniej. To tyle z mojej strony i zapraszam teraz Antosię, która powie Wam trochę więcej o swojej perspektywie. To ja z Antosią się dogadałam, że ja powiem pierwsza, bo zaraz zaczynam zajęcia i chciałabym jeszcze zdążyć wszystko powiedzieć. To dzień dobry i cześć. Ja nazywam się Martyna i jestem właśnie uczennicą klasy trzeciej do P. I właśnie rozszerzam polski, włoski i hiszpański. Do tej klasy poszłam. Ogólnie Cervantes był u mnie na pierwszym miejscu już od września w ósmej klasie i jakoś tak wybrałam go sobie i chciałam bardzo humana bez historii, muszę przyznać. I chciałam nauczyć się hiszpańskiego, bo hiszpańskiego wcześniej się nie uczyłam, ale nie było to problemem, żebym poszła i go rozszerzała właśnie w Cervantesie. Po prostu w pierwszej klasie uczyliśmy się podstaw, trafiłam do grupy z podstawami i tam od początku się uczymy po prostu hiszpańskiego. Polski i WOS chciałam rozszerzać trochę dlatego, że myślałam o psychologii, ale przede wszystkim dlatego, że to były moje ulubione przedmioty w podstawówce i jestem bardzo zadowolona z tej decyzji. Jeśli chodzi o lekcje, to nic się nie zmieniło, jeśli chodzi o to, że uwielbiam te przedmioty i naprawdę czuję, że się rozwijam i że uczę się czegoś, co mnie po prostu rozwija i czegoś ciekawego. Widziałam na czacie pytania o ubiór i o makijaż w Cervantesie, więc mogę absolutnie zapewnić tę osobę, że Cervantes jest naprawdę wspaniałym miejscem do odkrywania samego siebie i jest najlepszym czasem na to, aby właśnie eksperymentować. Naprawdę w tej szkole możecie spotkać ludzi o absolutnie każdym stylu i każdym kolorze włosów, każdym stylu makijażu, ubioru i jest po prostu, i właśnie to jest to, co tworzy atmosferę tego miejsca, że możecie spotkać naprawdę bardzo różnych ludzi i się czegoś od nich uczyć. Brałam właśnie udział w warsztatach, o których mówiła pani Monika. Były to warsztaty organizowane przez Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Przez ponad tydzień codziennie odbywały się wykłady online, prowadzone przez profesorów z właśnie Uniwersytetu Warszawskiego i dotyczyły one różnych zagadnień z WOS-u. Były to trochę takie kursy przygotowawcze do matury, ale jako, że nasza klasa jest objęta patronatem, to mogliśmy wziąć w tym udział i po prostu każdego dnia otrzymywaliśmy link do spotkania i tam był po prostu wykład dotyczący między innymi prawa karnego, organizacji międzynarodowych, i właśnie to były warsztaty Prawo Start.
i jestem pewna, że w przyszłym roku też się odbędą i wy jako klasa z patronatem będziecie mieli do nich dostęp i jeśli tak będzie, to polecam bardzo się na nie zapisać, bo można się dużo dowiedzieć, a przy okazji dostanie się dodatkowe notatki do matury. I jeśli nie wiecie nawet, co chcecie zdawać na maturze, a wiecie, że lubicie polski i WOS i hiszpański, albo chcecie się nauczyć hiszpańskiego, to bardzo polecam tę klasę. I oddaję głos Tosi. Tak, dziękuję. Ja jeszcze bym chciała powiedzieć, że na pewno, jeżeli lubicie hiszpański, ale nie jest to jakaś wasza pasja największa, to także w tej szkole można spokojnie napisać maturę sobie z czegoś innego, bo są takie możliwości, że jak się powie odpowiednio wcześniej nauczycielowi, że chce się przygotować do czegoś, czego nie ma na przykład w profilu, no to jak najbardziej jest taka możliwość. Bardzo dużo osób zdaje też na przykład maturę rozszerzoną z angielskiego, mimo że prawie żadna klasa nie ma jej w rozszerzeniu. I no co jeszcze mogę powiedzieć, że zdecydowanie jest klasa D dla osób, które muszą lubić WOS i polski, bo jednak 6 godzin w tygodniu co roku to jest dużo, ale no jeżeli się lubi, no to jest sama przyjemność. I jeszcze tak ogólnie bardziej o szkole, to zdecydowanie polecam wszystkim, którzy takim otwartym osobom, które lubią się angażować w różne rzeczy, bo naprawdę jest mnóstwo tych rzeczy, są dwa teatry i jest ten festiwal Flag, którego akurat ja jestem w tym roku organizatorem i to cała szkoła się w to angażuje, cała społeczność i to też tak wszystkich bardzo zbliża i jest to bardzo ciekawe wydarzenie na całą Warszawę. Także naprawdę bardzo polecam tą szkołę i zachęcam serdecznie do przyjścia tutaj. Dziękuję. Dziękujemy. I zapraszam. Proszę Państwa, bardzo, bardzo dziękuję. Dobiega nasze spotkanie końca. To chyba jest najdłuższe spotkanie, jakie przeprowadziliśmy online, a jest to już trzeci rok, kiedy nasze dni otwarte odbywają się online. Mam nadzieję, że ostatni. To spotkanie okazało się najdłuższe, ponieważ w tym roku nasi uczniowie mieli jakoś niesamowicie dużo do powiedzenia i właściwie mówili więcej niż my nauczyciele. No myślę, że to jest bardzo, bardzo dobrze. Proszę Państwa, na pytania odpowiadaliśmy mniej więcej na bieżąco. Bardzo przepraszam, jeżeli nie udało się odpowiedzieć na dokładnie wszystkie. Tu jeszcze kilka ostatnich pytań. Sztaluk nie trzeba przynosić absolutnie. Na egzaminie z języka hiszpańskiego nie trzeba pisać dłuższej pracy pisemnej. Nie wiem, czy uda mi się odpowiedzieć na wiele z tych pytań, ale proszę Państwa i droga młodzieży, powtórzę jeszcze raz. Na absolutnie większość tych pytań odpowiedzi znajdują się na naszej stronie www.cervantes.edu.pl. W opisie klas, w siatce godzin, w regulaminie rekrutacji i w harmonogramie rekrutacji jest odpowiedź na 80% pytań, które tutaj padły. Jeszcze raz też powtórzę, że bardzo gorąco zachęcamy uczniów, którzy już uczyli się hiszpańskiego, do tego, żeby przyszli do klasy A, B, C, D i będą mieli możliwość przynajmniej w klasach A, B i D chodzić do grupy, bo te wszystkie klasy są pomieszane razem, czyli wyłania się z nich 6 grup, więc przynajmniej jedna będzie zaawansowana dla uczniów, którzy już się uczyli, więc bardzo zachęcam takich uczniów. Klasa plastyczna na hiszpańskim jest dzielona na pół, bo tylko oni mają tę najmniejszą liczbę godzin, więc to, czy grupa będzie zaawansowana, zależy od tego, czy zbierze się połowa klasy, która już się uczyła hiszpańskiego. Absolutnie, żeby przyjść do nas, do klas wszystkich oprócz pierwszej J, pierwszej dwujęzycznej, nie trzeba wcześniej uczyć się hiszpańskiego. Także do klasy wstępnej idąc, nie trzeba znać ani słowa po hiszpańsku. Trzeba się wykazać na sprawdzianie kompetencji, inteligencją językową, manipulacyjnym takim zmysłem badanym na sztucznych językach i po prostu talent do nauki języków jest potrzebny, żeby w tej klasie
przez 18 godzin w tygodniu, tydzień po tygodniu, przez cały rok przyswoić sobie język na poziomie, który normalnie, którego przyswojenie do tego poziomu normalnie zajmuje kilka lat. Na tym polega ta klasa wstępna. Ale nawet tu nie trzeba wcześniej uczyć się hiszpańskiego, trzeba mieć po prostu zdolności językowe. Wcześniej hiszpańskiego trzeba się uczyć, żeby przyjść do klasy pierwszej J. Bo jak już zwracaliśmy uwagę, rekrutujemy w tym roku do dwóch klas dwujęzycznych, do zerówki, w której nie trzeba znać hiszpańskiego i do pierwszej J, w której jak najbardziej hiszpańskiego trzeba się wcześniej uczyć, bo tam sprawdzian jest z hiszpańskiego. I jeszcze raz, proszę Państwa i droga młodzieży, zapraszamy na nasze profile na Facebooku, na Instagramie. Proszę, przeskrolujcie sobie to wstecz. Zobaczcie, jak wygląda życie szkoły, na czym polega FLAG, jakie są SKS-y, jakie są festiwale, jakie są rozmaite sytuacje na uczelniach wyższych, z którymi współpracujemy i każda klasa jest z jakąś uczelnią, jedną albo nawet dwoma, powiązana i korzysta z oferty tych uczelni. Na naszych wszystkich tych mediach społecznościowych na stronie dowiecie się i o doradztwie zawodowym, i opiece psychologiczno-pedagogicznej, i o całej ofercie szkoły, jaką tylko mamy. Natomiast pojawiło się tutaj już pytanie o maturę. Muszę powiedzieć, bardzo daleko wybiegające w przyszłość, może i bardzo dobrze świadczące o pytającym, że myśli tak perspektywicznie, ale muszę Wam powiedzieć, że jeżeli chodzi o maturę, to te warunki zmieniają się dość szybko. Nawet dla maturzystów przyszłorocznych w obecnym roku zmieniono wymagania, więc nie wybiegajmy tak bardzo w przód, bo tu się wiele jeszcze może zmienić, ale jak na razie rozszerzone przedmioty, to, że one są rozszerzone, nie oznacza, że trzeba je zdawać na maturze, jak do tej pory. Wszystko wskazuje na to, że dla Was matura będzie wyglądała w ten sposób, że będziecie mieli trzy przedmioty podstawowe, tak jak i teraz, polski, matematyka, język obcy. I do tego będziecie musieli wybrać jakiś jeden przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym i go zdawać. Także nie jest to naprawdę wizja wcale taka przerażająca. Poza tym matura jest, tak samo jak i zasady rekrutacji, identyczne w każdym liceum państwowym, bo społeczne, prywatne licea mają tutaj większą swobodę, natomiast we wszystkich liceach państwowych zasady rekrutacji są oparte o te same przepisy, nie liczą się certyfikaty językowe, nie mamy możliwości uwzględnienia tego, a w Waszych szkołach podstawowych też powinni Wam nauczyciele i wychowawcy udzielić szczegółowych informacji na temat tego procesu rekrutacji, który zaczynacie właśnie w szkole podstawowej i to tam wydawane są świadectwa, to tam zdajecie egzaminy i tam się to wszystko rozpoczyna. Szanowni i drodzy, za 10:08 to już naprawdę bijemy rekordy. Będziemy kończyć, bo myślę, że wszyscy już jesteśmy i zmęczeni, i zemocjonowani, i przyjęliśmy bardzo dużo informacji. Całe nagranie z tego spotkania będzie umieszczone na naszej stronie internetowej. Będzie to można jeszcze raz spokojnie sobie obejrzeć i jeszcze raz przeanalizować te wszystkie informacje, które tutaj się dla Was znalazły. Bardzo dziękuję nauczycielom i uczniom za to, że mi towarzyszyli i bardzo dziękuję wszystkim Wam, młodzi kandydaci i Waszym rodzicom, którzy wzięli dzisiaj udział w tym spotkaniu. Życzę Wam, żebyście spokojnie, z rozwagą, optymizmem podeszli do tego procesu, jakim jest rekrutacja, wybór liceum i potem dostawanie się do tego liceum. I życzę Wam oczywiście tego, żebyście dostali się do takiego liceum, o którym marzycie i które sobie wybraliście. Trzymam za Was kciuki. Do zobaczenia.